Gala finałowa, plebiscyt Człowiek Roku 2009, zorganizowany przez, powtórzę raz jeszcze, regionalny portal informacyjny zinfo.pl. Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło, że zaszczyciliście nas Państwo swoją obecnością. Nasza zabawa dobiegła końca. Mam nadzieję, że plebiscyt Człowiek Roku stanie się coroczną imprezą w Zgorzelcu, że wspólnie będziemy tworzyć niezapomnianą historię. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy wspólnie ze mną tworzą ten portal. Jest to grupa wspaniałych ludzi, którzy wkładają w to całe serce. Przede wszystkim chciałbym podziękować dla pana Mirka Wleskiego, bez pomocy którego nie bylibyśmy się tutaj. To dzięki niemu możemy realizować wszystkie pomysły, to dzięki niemu rozwijamy swoje skrzydła, to dzięki niemu możemy tworzyć najlepszy nośnik informacji w Zgorzelcu. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór wszystkim. Na początku chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za zabawę. Ten plebiscyt był oczywiście zabawą, ale taką, która miała przynieść pewne przemyślenia. Chodziło nam o to, żeby stworzyć coś nowego. Coś, co będzie powodowało, że ludzie może będą chcieli robić coś więcej. Z tego miejsca chciałbym podziękować oczywiście za tą zabawę, za wszystkie miłe słowa, za wszystkie gratulacje. Bardzo dziękuję. Chciałem też powiedzieć, że to dopiero początek naszej pracy. Jeszcze wiele musimy się nauczyć, ale mamy wiele pomysłów. Mam nadzieję, że wszystkie zrealizujemy. Z tego miejsca też chciałbym zapowiedzieć powstanie nowego portalu, nowej strony, nowych funkcjonalności, ale z tą samą ideą. Chcemy być częścią tego miasta, chcemy je rozwijać, chcemy tworzyć coś nowego i może osiągać sukcesy. I chcemy promować ludzi sukcesu, takich jak Państwo, bo mam nadzieję, że z takimi ludźmi jesteśmy w stanie stworzyć i zrobić wiele dobrego. Dziękuję.